co jest od paru dni krążące po mojej głowie, to jest taka dziwna kombinacja Binuela, szczególnie Widma Wolności, dokumentu Brainwashed, Sex and Power, Niny Menkes. The content of the film is something that I've been thinking about and talking about and teaching about. Voyons, Madame Calmette, vous vous mettez là, là, Elisabeth, là. To wszystko mi się jakoś zaczyna układać w jedną całość. A, jeszcze jest jedna rzecz ważna. Zacząłem czytać tą fantastyczną książkę. No, czytam ją po raz kolejny. I zawiera w sobie elementy, które się łączą z tymi poprzednimi, o których mówiłem. Więc jak to wszystko się razem łączy? Wydaje mi się, że takim centralnym punktem jest kwestia spojrzenia. Tego, co w angielskim nazywa się gaze, prawda? Co Lacan mocno przerabiał. Spojrzenia, czyli sposobów, jaki nasz umysł i nasz ten aparat poznawczy, ale nie tylko wzrokowy, ale w ogóle jakikolwiek, wybiera sobie sposoby organizowania świata. I jak się patrzy na to, co zrobił Binuel, co pokazuje Menkes, Brainwashed, to u mnie przynajmniej jest taka konkluzja, że to wszystko sprowadza się do tego, że i Binuel, i Menkes po prostu bardzo mocno reagują na ograniczenia nasze w percepcji świata, na to, że patrzymy się tylko przez jedne wąskie okulary na to, co się dzieje, i że to są wszystko z definicji, z konieczności okulary bardzo zawężające i właściwie w większości wypadków fałszywe. Ale zbliżamy się do łabędzia. Żeby się nie spłoszył. Hej. Więc wracając do naszego ograniczenia poprzez wybór konceptów spojrzenia. O co tu chodzi? Chodzi o to, że w filmie, jak mówię o Binuelu, to właściwie mówię o jednym filmie, który ostatnio ponownie obejrzałem i wydawało mi się, że po raz pierwszy w ogóle zrozumiałem, albo przynajmniej wydawało mi się, albo wydaje mi się, że zrozumiałem, o co chodzi. To jest Widmo Wolności. To jest zupełnie nieprawdopodobny film. Nieprawdopodobny w tym sensie, że jest obrazoburczy, rzucający wyzwania, właśnie pokazujący w taki bardzo przewrotny sposób tą całą hipokryzję, obłudę i powierzchowność naszego bytowania tutaj, w tej formie czasu i przestrzeni, jakby powiedział mój przyjaciel Andrzej Dudek Dürer, który twierdzi, że się urodził w 1471 roku jako Albrecht Dürer. Bless his heart. No więc Binuel w tym filmie na rozmaite sposoby, przez rozmaite winiety, pokazuje to nasze jakieś jednostkowe spojrzenie na obyczaje, role. Wszystko to, co powoduje, że jesteśmy tacy w społecznym funkcjonowaniu, jacy jesteśmy. Więc on rzuca nam pod nogi takie wołanie: zastanówcie się, co robicie, nie lećcie na automatycznych pilotach. To wszystko, co się wokół was dzieje, jest po prostu jakąś umową, która jest bardzo łatwa do zmiany, do przewarunkowania. Albo przynajmniej zastanówcie się, czy to, co robicie, naprawdę wynika z tego, że wiecie, co robicie. Nina Menkes w filmie Brainwash, który pokazuje, w jaki sposób kadrowanie jest egzemplifikacją tej walki męskiej o dominację w kulturze.
ona robi takie zestawienie rozmaitych filmów i kadrów, które pokazuje, że faktycznie kultura filmowa jest oparta na matrycy patrzenia się. Inne jest patrzenie na mężczyzn, inne jest patrzenie na kobiety. Z punktu widzenia czysto technicznego ten jej wywód jest no, niepodważalny. David Mamet z kolei na samym początku tej książeczki mówi tak. Jak jesteście reżyserami, albo dramaturgami, albo scenariuszopisarzami, to nie łapcie się za pierwsze rozwiązania, za jakieś fajerwerki, chyba estetyczne, dlatego że to wszystko odciąga was od esencji tego, czym jest to, co się powinniście, to, czym się powinniście zajmować. I to jest proste opowiadanie, historia. Historia, czyli to, co się wydarza bohaterowi, nie to, co się wydarza wam, wtedy, kiedy się na nią patrzycie, ale to, co się wydarza bohaterowi. I jak on to mówi, to nawołuje nas właściwie do tego samego, do czego nawołuje nas i Menkes, i Buñuel, to znaczy do tego, żeby być bardzo uważnym i nie dać się wpuścić w pułapki szybko zakładanych i fałszywych okularów. Szybko zakładanego i przyjmowanego spojrzenia, które tak naprawdę wypacza i prymitywizuje naszą rzeczywistość. O! To jest przykład próbowania wypowiedzenia pewnych rzeczy do kanału Myśląca Kamera i sposób ten nie jest do końca przemyślany. Wiem o tym, wiem, ale może tego typu forma pozwoli mi zrobić kolejny krok i jakoś to ogarnąć bardziej czytelnie i głębiej. Ale jeżeli ktoś z Państwa do tego momentu naszego spotkania dotrwa, to dziękuję bardzo. Kłaniam się i do zobaczenia następnym razem.